Bajki jak dawniej. Słuchowisko dla dzieci. Pozdrawiam, Cezary Pazura. Seria Strażacki pies. Wypadek samochodowy. Czyta Michał Ziomek. Spadł śnieg. Temperatura bliska zeru. Zobaczmy, co słychać u Florka i ekipy strażackiej. Brrr, ale mróz. Ech, zima to piękna pora roku. Ale musi być aż tak zimno? Powiedział Florek, wychodząc o poranku ze swojego legowiska. Ach, pamiętam dni i noce, kiedy marzłem pod różnymi opuszczonymi budynkami. Plątałem się po lesie, taki głodny i samotny, i spałem ukryty pod powalonymi drzewami. Ale na szczęście znalazłem swój nowy dom, strażacką remizę, dodał z radością. Rzeczywiście, to był bardzo zimny poranek. Śnieg skrzypiał pod butami, a policzki wręcz szczypały od mrozu. W remizie nastąpiła zmiana dyżurujących strażaków. Ci, którzy czuwali w nocy, mogli udać się na odpoczynek do swoich domów, a na ich miejsce przyszli ci, którzy przyjechali na dzienną zmianę. Florek przywitał się, zbił piątkę, a raczej łapę z przybyłymi strażakami, wyszedł przed remizę i zaczął poranną gimnastykę. No to zaczynamy. Tylne łapy rozciągamy. Prawa do tyłu. Lewa do tyłu. Ach. I teraz przednie. Obydwie do przodu rozciągamy kręgosłup. Ach. No i solidne otrzepanie. Po ćwiczeniach Florek wrócił z powrotem do remizy, żeby trochę się zagrzać i zjeść swoją ulubioną karmę. Kiedy skończył posiłek, jeden ze strażaków podszedł do niego i głaskając go po głowie powiedział: Florku, póki dyżur jest spokojny i nie ma żadnego wezwania, to dobry moment na... wyczesanie twojej sierści. Pies od razu zaczął szczekać i obracać się dookoła. Bardzo lubi tą czynność. Och, tak, to delikatne uczucie drapania po grzbiecie. Ach, nie ma chyba nic przyjemniejszego. To coś zdecydowanie lepszego niż kąpiel. Kąpiel tak, ale tylko po zabawie w błocie. Juhu! No tak, zapomniałem powiedzieć, że oprócz wyczesywania, Florek uwielbia taplanie się w błocie. Chyba zresztą każdy pies to lubi, prawda? Nim strażak zdążył przynieść szczotkę, nagle rozległ się alarm. Jednostka strażacka wzywana do akcji. Nie minęło kilka chwil, kiedy cała ekipa ubrana w kombinezony wsiadła do wozu. Florek również miał na sobie swój czerwony kombinezon. Dostaliśmy wezwanie do wypadku samochodowego. Mamy jeszcze jakąś minutę do celu. Na szczęście to niedaleko naszej jednostki, więc szybciej dotrzemy do poszkodowanych, powiedział dowódca akcji. Kiedy już dojechali na miejsce, zastali tam dwa samochody, z których jeden był na jezdni, a drugi stał w rowie. Po wstępnym rozpoznaniu sytuacji, strażacy rozdzielili się i zaczęli akcję ratunkową. W samochodzie, który wylądował w rowie, są trzy osoby poszkodowane. Na szczęście nic poważnego się nie stało. Zgłaszają tylko lekki ból głowy i szyi. Potrzebujemy ratowników medycznych, żeby się nimi zajęli. Florek zauważył, że samochód, który znajdował się poza jezdnią, miał uszkodzony przód, oderwany zderzak i uszkodzoną maskę. Pobiegł więc szybko na swoich zwinnych łapach i zaczął wąchać, czy przypadkiem z silnika nie wycieka olej albo paliwo. Okazało się, że wszystko jest w porządku.
to tylko pęknięty zderzak oraz wgnieciona maska od uderzenia w bandę ochronną. Samochód na jezdni również nie ma poważnych uszkodzeń. Mamy tutaj kierowcę, który zgłasza ból w klatce piersiowej. Pilnie potrzebujemy ekipę medyczną. Po kilku minutach pojawiła się również policja, która zabezpieczyła teren wypadku i wyznaczyła objazdy. Natomiast kilku strażaków stało na jezdni i kierowali ruchem, aby ulica nie zakorkowała się od jadących samochodów. W pewnym momencie Florek usłyszał ciche psie skomlenie wydobywające się z samochodu, które znajdowało się na jezdni. Nie czekając ani chwili dłużej, podbiegł szybko na tył samochodu i zaczął głośno szczekać, drapiąc po klapie bagażnika. Zobaczył to jeden ze strażaków i bez namysłu otworzył go energicznym ruchem. Okazało się, że leży tam mały pies, który przestraszony zwinął się w kulkę i delikatnie skomlał. Hej, przyjacielu, już spokojnie. Jestem Florek, strażacki pies. Jak masz na imię? Piksel. Mam na imię Piksel. Co się stało? Doszło do zderzenia dwóch samochodów, w tym waszego. Czy coś cię boli? Nie ze mną wszystko w porządku. A mój właściciel? Co z nim? Słyszałem, że boli go klatka piersiowa, ale to pewnie od pasów bezpieczeństwa. Rozumiem. Czy mogę bezpiecznie wyjść z samochodu? Jasne. Tylko powoli. Na pewno nic ci nie jest? Tak. Wszystko jest w porządku. Dziękuję. Piesku, musimy zadzwonić do schroniska dla zwierząt. Tam zaopiekują się tobą, a niedługo twój właściciel powinien cię odebrać stamtąd. Powiedział strażak. Piksel, słysząc to, bardzo się wystraszył. Schronisko? Ja chcę do domu! Nie chcę do schroniska! Zerwał się nagle i prędko pobiegł w kierunku karetki, w której ratownicy medyczni udzielali pierwszej pomocy jego właścicielowi. Piksel, chodź piesku, no już dobrze, dobry pies. Pies, widząc aparaturę do mierzenia ciśnienia i wyposażenie karetki, zmartwił się o stan zdrowia swojego pana, ale ten, leżąc na łóżku, mówił do niego spokojnym głosem, próbując go uspokoić. Po chwili do karetki przybiegł również strażak, który wcześniej wspominał Pikselowi o tym, że tymczasowo będzie musiał udać się do schroniska i już próbował Piksela zabrać ze sobą, kiedy ku radości psa okazało się, że na miejsce wypadku może przyjechać sąsiadka. Florek zaproponował, że poczeka z Pikselem do czasu, aż ktoś go odbierze i dotrzyma mu towarzystwa, żeby nie czuł się sam. Karetki odjechały, strażacy kończyli sprzątać i zabezpieczać miejsce zdarzenia, a Piksel rzucił się w ramiona pani Violi. Sąsiadki, z którą dobrze się znał ze wspólnych spacerów z jej psem Hermanem. No to co, Piksel? Trzymaj się zdrowo. Niech twój właściciel wraca szybko do zdrowia. Powiedział Florek, a Piksel pomachał ogonem i zaszczekał radośnie na pożegnanie. Dzięki, Florek, za wsparcie. Powodzenia na kolejnych akcjach. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się zobaczymy. Po kilku godzinach Florek oraz ekipa strażacka wróciła do remizy. Czekała na niego miska z wodą oraz pyszny obiad. Ach, jak to dobrze położyć się po całym dniu wrażeń w cieplutkim legowisku. Ach, mam nadzieję, że Piksel też niedługo będzie mógł znowu cieszyć się obecnością swojego właściciela i razem z nim spędzać czas. Serdecznie pozdrawiamy Stasia, Tadzia, Stefana, Julkę,
Basię i Karolinkę. Od waszych rodziców wiemy, że nas słuchacie i mamy nadzieję, że do usłyszenia w kolejnej bajce.